Dobra. Canopy Village. Level numer 10, tudzież poziom numer 10. Wita się z wami Pomidorowy.pl w grze Pandemonium 1, wydane przez Crystal Dynamics na PlayStation 1, Sega Saturn, PC. I to chyba byłoby na tyle. No. Tak, jest to ostatni poziom, który grałem za dzieciaka. Taka mała, że tak powiem, notka do osób oglądających już pierwszy odcinek, że tutaj sobie przypomniałem, właśnie w tym momencie, patrząc na ten poziom i zadanie, które będziemy musieli wykonać w tym poziomie. No to tak, przechodziłem ten poziom jeszcze za dzieciaka. To był ostatni poziom, który przechodziłem, bo później, że tak powiem, już nie grałem dalej w Pandemonium 1, ponieważ gra mi wystarczająco mocno skopała zadek. A zadanie, które będziemy musieli wykonać w tym poziomie, będzie następujące. Będziemy musieli pokonać dosyć spore kilometry drogi, co raczej jest rzeczą normalną, bo w tej grze pokonujemy sporo. Ale będziemy musieli dostawać się do różnych platform za pomocą tych liści, a przynajmniej przez te sekcje. I potem będziemy musieli dostać się do stosu skrzynek. I ten stos skrzynek jest jedną z rzeczy, które są dosyć bardzo charakterystyczne jak na ten poziom, ponieważ jest to rzecz, a raczej miejsce, które nie może zostać ominięte, jeżeli chcecie w miarę konkretnie tę grę skończyć, w sensie o właśnie ten stos skrzynek. Przy tym stosie skrzynek jest jeden kwadracik z życiem. Jest to ten cały upgrade. Radzę wam tutaj się dostać. Sorki za oczywiście jąkanie się. Nie wiem dlaczego. Ponieważ jak zauważycie, tu zaraz będzie serduszko. O właśnie. Czwarty upgrade z życia. A jak już w sumie wspominałem na początku serii i w sumie w poprzednim odcinku bodajże, to tak, mam zamiar robić tak zwane 100% za pomocą tego, że będziemy sobie zbierali te upgrade'y zdrowia i życia przy okazji. Druga sekcja tego poziomu jest bardzo dosyć ciekawa. W sumie bardzo dosyć ciekawa to dziwne słowo, więc powiem, że dosyć ciekawa. Ponieważ tutaj będzie nam towarzyszyła inna muzyka. Platformy z pajęczyny, które będą się poruszały w lewo i w prawo, jak sami zresztą widzicie. Oraz kluczyki, które wyglądowo zostały wykorzystane jeszcze w 102 dalmatyńczyki psiaki na pomoc. Co będę oczywiście również podkreślał, ponieważ taki sam wygląd kluczy pojawił się właśnie w tej otóż gierce wyżej wymienionej. No i tak, przeszkodami w tym poziomie również będą ci ziomkowie, co będą w nas strzelali z trochę tak z takiej tej lotki, która ma za zadanie usypiać. Bo nie wiem czy wiecie, ale często w grach lub filmach, lub też bajkach czy serialach, takie lotki z bambusa były wykorzystywane jako broń do usypiania, ponieważ do środka takiej lotki wsadzało się strzykawkę, która miała w sobie antidotum, nie, antidotum to będzie bardzo złe słowo, substancję, która powodowała, że ofiara, która oberwała taką lotką, od razu zapadała w śpiączkę czy coś takiego. Taka ciekawostka w sumie z różnych seriali, bajek, filmów czy i tak dalej. I przez chwilę chciałem powiedzieć, że postać żółwia, jest dosyć, nie wiem, wyróżniająca się, ale prawda jest taka, że przecież my parę odcinków temu, no w sumie bardziej dwa odcinki temu, już tym żółwiem graliśmy. No tak, bo żeśmy grali w tym poziomie, gdzie był ten stos grzybów. I przepraszam was wszystkich za moje jąkanie się i tam brak pewnych słów. Nie wiem, co jest z tym spowodowane, ale myślę, że nie będzie to aż tak mocno chyba wam przeszkadzać. Przynajmniej będzie śmieszniej, bo będzie można z tego robić jakieś memy. Na zasadzie, hehe, Pomidor 2K19 powiedział, że nie wiem, koło jest okrągłe. Dokładnie tak. Jeszcze bardzo co mi się podoba, jeżeli chodzi o ten poziom, to jest ta ściana z wodospadu. Serio. Jest to bardzo, moim zdaniem, spoko element i bardzo mocno przykuwa moją uwagę. Jest bardzo fajnie popatrzeć, bo jest miły dla oczu. Przynajmniej moich oczu. Bo ja zawsze lubiłem, jak w takich platformówkach i grach jak Pandemonium był jakiś poziom z wodospadem. Ten wodospad zawsze robił jako takie fajne tło. Dlatego bardzo mocno szanuję Tekkena na piątkę, ponieważ mamy poziom wodospadowy i muzykę Waterfall, którą lubię sobie dosyć często słuchać. Ach, Tekken 5, moim zdaniem jeden z najlepszych Tekkenów. Na PlayStation 2, rzecz jasna. Możliwe, że kiedyś ogram.
Tutaj kolejną przeszkodą będzie to, że będą leciały na nas te kłody, które troszeczkę przypominają, jakby ten goryl z Crasha dwójki miał w nas rzucać tymi kłodami. Albo z Donkey Konga Country, bo też były rzucane kłody. I tło, które jest moim zdaniem, jest po prostu epickie, moi drodzy. To, co widzimy w tle, to jest najprawdopodobniej świątynia gotycka, czy coś takiego, albo budowle gotyckie. Serio, to naprawdę wygląda moim zdaniem, za przeproszeniem, zajebiście. Naprawdę. Takie elementy graficzne są... Mua! Soldier Barracks. Level 11 i zarazem ostatni na ten odcinek, ponieważ tak, dzisiaj wyjątkowo dwa poziomy w tym otóż odcinku. No i tutaj tym razem tło się zmieniło, ponieważ mamy w tle bardzo, że tak powiem, dużą ilość drzew, co oznacza, że jesteśmy w miasteczku, nie wiem, mieszkańców, którzy mieszkają właśnie w... Trilandii? Jezus Maria, to będzie bardzo słabe słowo, bo Triland, wiecie o co chodzi, wiecie. Drzewoland, innymi słowy. Tutaj będziemy, że tak powiem, poruszali się za pomocą tych pił, które będą robiły nam za platformy do odbijania się. No i teraz zdobyłem oczywiście serduszko zdrowia, jak i relikt, który nam robi za nasze życie. Mamy już 17 żyć, co jest dosyć sporym wynikiem jak na mnie, bo nie będę ukrywał, ale w Pandemonium 1, jak i zarazem w 2, rzadko kiedy zdobywałem więcej niż 10 żyć. Serio, miałem z tym wielki problem, a jak już zdobywałem, to bardzo szybko traciłem. Przykład? Livestream z 2017 roku jest dokładnym przykładem. Tutaj muzyczka się troszeczkę zmieniła, co można zauważyć. No i tyle. Tutaj również występują te skrzynki z poprzedniego poziomu, w których będą upgrade'y, jak i monety z taką dwójką. Te monety oznaczają to, że właśnie mamy taki x2, czyli razy 2. Czyli innymi słowy, z monety, która na przykład daje nam, albo bardziej z żetonu, który daje nam, załóżmy, jeden żeton, to wtedy będziemy mogli z niego 2. Czyli wiecie, na przykład zamiast 1, 2, 3, to jak zdobędziemy ten upgrade raz, 2, to będziemy mieli 1, 3, 5, 7. Do momentu, aż ten upgrade minie. Całe szczęście, że było tutaj życie albo serduszko zdrowia. Bardziej chyba będę mówił na to serduszko zdrowia, ponieważ życie to będzie jako relikt. I teraz ciężka sekcja, ponieważ tutaj będą również piły występowały i radzę wam dosyć mocno synchronizować skoki, ponieważ może się wydarzyć coś takiego, że Niki przypadkowo źle skoczy, a wy nadziejecie się na piłę i może to zaważyć na waszym życiu lub zdrowiu. Serio. Mówię tutaj bardzo autentyczne rzeczy. No jak sami zresztą widzieliście, zdobyłem teraz żetonik z kolorem czerwonym, który miał raczej w środku sobie rubin. I zdobyłem, wiecie, razy 10. Bo ten żetonik daje razy 5, co jest razy 2, to jest 10. Mam nadzieję, że to dobrze tłumaczy swoją drogą. W ogóle Niki w Pandemonium 2 się strasznie zmieniła wyglądowo, ale o tym opowiem, kiedy będę robił Pandemonium 2. Swoją drogą w tle widzimy tych ziomków właśnie. Boxing gunów, którzy przecinają, że tak powiem, drzewo. I tak musiałem szybko spojrzeć na Wikipedię, ponieważ ciężko mi się zapamiętuje nazwy i imiona tych przeciwników. Więc boxing gunowie będą przecinali sobie wielkie drzewa, co widzieliście w tle. I końcówka tego poziomu jest frajerska, ponieważ tutaj musicie uważać na ostrza i dosyć mocno synchronizować wasze skoki, ponieważ jeden fałszywy ruch i możecie naprawdę skończyć śmiercią lub kalectwem, albo stracić życie. A tego byśmy chyba nie chcieli. Raczej by nikt nie chciał. Po raz kolejny odbijamy się od piły. I tak jak powiedziałem, nie pamiętam tego poziomu za dzieciaka, ponieważ nie doszedłem już do tego etapu gry. Na tym się, że tak powiem, skończyło. Oficjalnie. To już jest moje oficjalne oświadczenie, jeżeli chodzi o tego bossa. Znaczy o tego bossa, o ten poziom. Bo bossa jeszcze nie ten. Nie walczymy z bossem. Numer 2.
Ale mamy już 18 żyć, co jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem i miejmy nadzieję, że Let's Play skończę z, nie wiem, 30 żyćmi. Chociaż to byłoby moje marzenie, jakbym miał 30 żyć na końcu Let's Playa. Naprawdę, to byłoby moje wielkie marzenie. No i tutaj musimy się dostać już do końcówki tego poziomu. A jak skończymy poziom, to równie dobrze skończymy i odcinek. Czyż nie? Dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem. Dostaliśmy się do ołtarzyka, czy też balkoniku kończącego poziom. Ja się z wami żegnam. Honchos, Logmill zaliczymy w kolejnym odcinku, jak i kolejnego bossa pokonamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jestem informatywny. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszelkich moich streamach, tudzież filmach, które będę publikował. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, ponieważ byłbym bardzo szczęśliwy. Oczywiście nie zmuszam cię, bo jeżeli nie chcesz, to nie. A was zapraszam na kolejne odcinki z Pandemonium 1 i nie tylko. Na razie, trzymajcie się i cześć!